Przenosimy się w lata 30. XX wieku. To miejsce, które widzimy z tyłu za moimi plecami, jest to brama, która jest obecnie główną bramą ogrodu zoologicznego. Natomiast w latach 30. wcale to nie była brama do zoo, bo tutaj były tereny wystawowe. Tereny wystawowe związane głównie z halą stulecia, która znajduje się bezpośrednio w przedłużeniu osi tej bramy, jak i terenami wystawowymi, pergolą, parkiem szczytnickim i bardzo wielu obiektom towarzyszącym tej dawnej wystawie z 1913 roku. Znajdujemy się tutaj dlatego, żeby powiedzieć o kolejnym dyrektorze Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, który nie miał tyle szczęścia co pozostali, bo pracował tylko przez 5 lat, a było to związane głównie z bardzo istotnymi przekształceniami, przemianami politycznymi w ówczesnym państwie niemieckim. Osoby mające jakikolwiek rodowód związany z kulturą czy religią żydowską nie miały miejsca tak naprawdę, nie miały łatwego życia w Niemczech. No i też te poprzedzające działania, tak jak Noc Kryształowa, była bardzo ciężkimi ogólnie dla nas ludzi, dla naszej cywilizacji wydarzeniami. Także niestety dyrektor Henning Mann nie doczekał pięknych jakby czasów lat 30., bo już w 32. musiał zrezygnować jakby ze stanowiska. Ta brama, która posiada przepiękne, regularne parametry, jest tak naprawdę pewnego rodzaju alegorią do bramy brandenburskiej znajdującej się w Berlinie. Tą bramę brandenburską zaprojektował Karl Gotthard Langhans, który też jest związany z tym miejscem, bo między innymi na Dąbiu, tutaj w tym miejscu, w którym się znajdujemy, w tej dzielnicy Karl Gotthard Langhans dokonał swojego żywota, także jest jakby związany z tym miejscem. Natomiast po jego śmierci, praktycznie to 130 lat później, jeden z wrocławskich architektów, Richard Konwiarc, mający też swój udział w budowie wystawy jakby historycznej pod jakby rynsztunkiem Maxa Berga i Hansa Pelciga, w późnych latach 30. właśnie taką bramę w charakterze alegorii postanowił umieścić tutaj w najbliższym sąsiedztwie hali stulecia. No a dzięki tej bramie mamy też możliwość obserwowania już w latach powojennych naszego przepięknego neonu lwa, który co prawda nie jest logotypem wrocławskiego zoo, natomiast jest tak nierozerwalnie związany z jakby tradycją tego miejsca i tak rozpoznawalny, że nie sposób o nim powiedzieć. Co prawda znajduje się do nas teraz plecami, natomiast strzeże nas przed wszelkimi złymi zdarzeniami. Stojąc przy dawnym głównym wejściu, obiecałem, że zdradzę sekret i pokażę drugie wejście do ogrodu zoologicznego. Jesteśmy już na grobli szczytnicko-bartoszowickiej, dawna niemiecka grobla Schattniger Bartelner Deich. Dawny teren tak naprawdę przystani statków wycieczkowych i wejście południowe od strony Odry na teren ogrodu zoologicznego, zbudowane tak naprawdę w pierwszych latach XX wieku, w 1901 roku. Budynek niezwykle urokliwy, bardzo ładnie jakby wpisany w charakter korytarza ekologicznego, którym jest rzeka. Budynek stylizowany na tak naprawdę kłodzkich uzdrowiskach. Ten mur jakby pruski, będący jakby charakterystyczną częścią elewacji budynku, ma swoje wzorce właśnie w architekturze kurortowej. I ta brama została tutaj zbudowana głównie dlatego, że mieszkańcy ówczesnego Wrocławia docierali do ogrodu zoologicznego na piechotę od strony obecnej ulicy Wróblewskiego, jak i właśnie tym omnibusem, tramwajem konnym, jak i również była trzecia droga dostępu spacerowa od strony właśnie wałów tutaj nadodrzańskich, ewentualnie z przystani dawnych parostatków wycieczkowych. I można by językiem dzisiejszej młodzieży powiedzieć, że to były pływające imprezy i tak rzeczywiście było, bo te parostatki to nie było tak naprawdę tylko źródło komunikacji jakby i transportu, ale zapewniały bardzo wiele atrakcji poprzez bardzo dobrą kuchnię przede wszystkim, poprzez późnowieczorne pokazy orkiestr różnych zespołów muzycznych. I te statki cumowały tutaj też między innymi dlatego, że na terenie wrocławskiego zoo w tych latach przedwojennych znajdowała się restauracja, która była jednym z głównych motorów tak naprawdę ogrodu zoologicznego, jego funkcjonowania, wzorem oczywiście innych miast niemieckich, w tym Berlina. Znajdowała się też tutaj, nie możemy jej odnaleźć w krajobrazie, natomiast znajdowała się tutaj
po mojej lewej stronie dawna restauracja, która się nazywa Grünes Schiff, czyli Zielony Statek. I to między innymi do tego zielonego statku i do właśnie restauracji na terenie ogrodu zoologicznego przypływały parostatki wycieczkowe, a pływały do bardzo wielu tutaj obiektów, których już nie odnajdziemy jakby w dzisiejszych czasach. Pływały między innymi tutaj po drugiej stronie Odry do Etablissement, czyli ośrodka gastronomiczno-rozrywkowego, który się nazywał Wappenhof. I za tym ośrodkiem było bardzo dużo sal restauracyjnych, sal teatralnych, sal kinowych, sal muzycznych. W latach 20. też był jeden z pierwszych pierwowzorów na terenie w ogóle Europy Wschodniej takiego typowego amerykańskiego roller coastera. Także tak mieszkańcy Wrocławia potrafili się jakby bawić, pływając, spacerując, podróżując, i ZOO wyszło im tak naprawdę naprzeciw, otwierając to wejście od strony południowej.